Doktor Bright. Osobistość znana w całym uniwersum Fundacji. Postać szalonego doktora, miotającego rozkazami terminacji na lewo i prawo. Czy może męczennika, więźnia Fundacji? Obarczony anormalnymi zdolnościami, nadzorem ze strony Radio 5, stłamszony myślami o rodzinie, tak samo jak on, będącej pod wpływem tej tajnej organizacji. Kim jest Jack Bright? Dr. Jack Bright to naukowiec Fundacji SCP o dość długim stażu. W grono jej pracowników wkroczył, gdy jako SCP został zaklasyfikowany jego brat, TJ, teraz oznaczany numerem SCP-590. Jego ojciec i brat pracują na stanowiskach nadzorców, kolejno O-512 i O-56. Jedna z sióstr Brighta dołączyła do ręki węża, grupy wrogiej Fundacji. Druga siostra natomiast urodziła się martwa, jednak z pomocą SCP-590 została ożywiona, a teraz klasyfikuje się ją jako SCP-321. Wysłał rodzinę o traumatycznym tle doktora Brighta, a mówimy w innym odcinku, bo jest o czym gadać. A teraz zajrzymy do jego dokumentu na stronie Fundacji. Autor postaci doktora Brighta, Duckman, przedstawia go jako bardzo barwną osobistość. Czytamy, iż dr Jack Bright, znany również doktorkiem, doktorem J, albo o Boże nie, aktualnie jest dyrektorem personalnym placówek 17, 19 i 63. Jest badaczem, szalonym naukowcem i bukmacherem Fundacji. Jego aktualna lokacja to... tam, gdzie go aktualnie potrzebują. Czytamy następnie, iż wspiął się na wyżyny kariery bioinżynierii i anormalnej genetyki, zatrudniony przez fundację przy okazji przechwycenia wcześniej wspomnianego SCP-590. Dostał do badania SCP-963, pewien przedziwny amulet. Umarł. Dzięki amuletowi wrócił do życia. Teraz nie może umrzeć, ponieważ po każdej śmierci amulet SCP-963 przechowuje jego świadomość i przerzuca ją na kolejne ciało, na które zostanie założony. Od tego czasu dr Bright odgrywa ważną rolę w pracy z paroma SCP i pomaga w udoskonaleniu wielu innych, często miewając bardzo niebezpieczne, jednak zawsze zabawne pomysły. Kropka. Koniec. Piękna historia szalonego naukowca zakończona w paru akapitach. Otóż nie. Jeśli chcemy się dowiedzieć, kim naprawdę jest dr Bright, musimy czytać między wierszami. Tak jak woli wytłumaczenia, dr Bright, jakiego znacie i lubicie, ten zabawny śmieszek żonglującymi piłami łańcuchowymi i ten sam doktor, który posiada własną listę tego, czego nie może robić w Fundacji, jest wytworem okresu Fundacji SCP zwanym LOL Fundacją. Wtedy to opowiadania o SCP i doktorach pracujących w Fundacji nabierały naprawdę irracjonalnych obrotów. Były to historie niczym z komiksów o bohaterach. Doktor Kondraki ujeżdżający SCP-682, doktor Klef uganiający się za SCP-239 i niszczący połowę placówki, a także doktor Bright. Doktor Bright, który cofnął się w czasie i próbował zabić Hitlera. Doktor Bright, który po jednej ze swoich śmierci przeniósł się w ciało małpy. Doktor Bright, który został prezydentem USA. Dr. Bright, który kłócił się z samym Bogiem, SCP-343. Dr. Bright, który próbował przenieść swoją świadomość na SCP-682. Ale to też ten sam Jack Bright, który okaleczył swojego brata i sprawił, że będzie warzywem do końca życia tylko dlatego, by nie był świadomy okrucieństw Fundacji. Którego siostra jest więziona, ojciec odchodzi od zmysłów, próbując zarządzać całym tym bajzem. Ten sam Jack Bright, który nie może umrzeć, mimo że tego pragnie. Jack Bright, który przestał być już sobą dawno. Torturowany i zmuszany do oglądania śmierci swoich towarzyszy, a także wielokrotnie zdradzany i zabijany przez tych samych towarzyszy, których kiedyś chciał nazywać przyjaciółmi. Dr. Bright nigdzie nie może czuć się bezpiecznie i nigdy nie odnajdzie spokoju. A ten uśmiech, który widzi na jego twarzy, to tylko maska rozdartego człowieka. Chciałbym, żeby ten film był wstępem do serii o tym, kim naprawdę jest dr Jack Bright. Żeby poznać tak złożoną osobistość, nie wystarczy obejrzenie jednego filmu z wypisanymi ciekawymi informacjami na jego temat. Żeby poznać doktora Brighta, potrzeba całego katalogu o kryptonimie Jack Bright.